What? What did you say? The ambassadors are Jedi Knights, I believe. I knew it. They're here to force a settlement. Distract them. I will contact Lord Sidious. Are you brain dead? I'm not going in there with two Jedi. Send a droid. Rozkaz 66 przetrwało kilku, no może kilkunastu Jedi. Był to m.in. Yoda, Obi-Wan, Kanan, Ahsoka, Cal Kestis, no i tam kilku innych. Nie będę ich tutaj wymieniał wszystkich. Nie wydało wam się dziwne, że rycerze Jedi, którzy po prostu mielili droidy setkami podczas wielu bitew wojen klonów, nie byli w stanie odeprzeć ataku klonów? No ciekawe dlaczego. Jest kilka hipotez w tej sprawie, ale myślę, że ostateczną odpowiedzią, dlaczego Jedi dali się tak łatwo wyrżnąć, będzie po prostu każde z poniższych wyjaśnień. No, każde o trochu. Z pierwszym wyjaśnieniem spotkałem się chyba najwcześniej. Jedi byli związani z klonami, którymi dowodzili. Zatem nie wyczuwali ich w zasadzie jako zagrożenia. No tylko tyle. A kiedy się zorientowali, że klony stanowią zagrożenie, było już za późno. I ginęli, jak na przykład Aayla Secura na Felucji. Drugie wyjaśnienie jest równie proste i łączy się z tym wymienionym przed chwilą. Zmiana zachowania klonów wynikała po pierwsze z działania chipa, a działania elektroniki nie dało się wyczuć przez Jedi. A poza tym zmiana zachowania klonów nastąpiła bardzo szybko i nagle. Działanie klonów nie było intencjonalne, po prostu pyk i wykonali rozkaz. Dlatego Jedi nie byli w stanie wyczuć ataku, no bo nic go nie zapowiadało wcześniej. Trzecie wyjaśnienie także jest proste. Klonów było po prostu znacznie, znacznie więcej. Jeden Jedi kontra kilka tysięcy klonów, które do tego strzelały w plecy. No uniknięcie czegoś takiego było zdecydowanie problematyczne. Jak pokazują Clone Wars, zwłaszcza w ostatnim sezonie, przy próbie zabicia Jedi, owszem, nawet sporo klonów mogło zginąć, ale to nie zmienia faktu, że było ich zdecydowanie więcej i w końcu przejmowały inicjatywę. No dobra, a teraz czwarte wyjaśnienie, które wywnioskowałem, myśląc sobie trochę o tym, co zobaczymy w dziełach opisujących czasy High Republic. Opowiem pewnie o tym nieco więcej w przyszłości, ale teraz wspomnę już, że no istnieje prawdopodobieństwo, że Jedi no nie bardzo umieli walczyć. W sensie jechali na swojej legendzie. Wszędzie gdzie się pojawili i zapalili miecz świetlny, dzięki opinii jaką mieli, przeciwnicy się poddawali. Widać to doskonale w Mrocznym Widmie. Wicekról Federacji Handlowej był przerażony i chciał zakończyć blokadę Nabu, jak tylko dowiedział się, że negocjatorami są Jedi. W ogóle nawet nie próbował rozpocząć negocjacji. Chciał zakończyć okupację planety, jak tylko wiedział, czy jak tylko zauważył, że Jedi zainteresowali się sprawą. Rycerze uczyli się, ćwiczyli sparingi między sobą, ale od lat nie pojawił się prawdziwy przeciwnik, który by im podskoczył. Zatem śmiem twierdzić, że Jedi po prostu nie bardzo umieli walczyć. Owszem, tam odbijanie strzałów z blasterów czy niszczenie droidów im wychodziło, bo to trenowali wcześniej i to trenowali na sparingach w świątyni Jedi. Walka z głupimi droidami to co innego niż walka z klonami, których wyszkolenie było absolutnie doskonałe. Tak, ja wiem, że to dość ostra hipoteza i taka raczej z kategorii, wiecie, tych z dupy i dość łatwo ją podważyć, no bo jednak Obi-Wan rozwalił Maula, nie? Więc chyba umiał walczyć. Ale coś może w tym jest. Czy naprawdę przez lata spokoju w galaktyce i braku poważniejszych wojen Jedi nie zapomnieli, jak się tak naprawdę walczy? To, dlaczego Jedi dali się tak łatwo pokonać, było pewnie wypadkową wymienionych przed chwilą elementów. No, a może coś pominąłem? Napiszcie w komentarzu, jak myślicie, dlaczego najlepsi, no przynajmniej w teorii najlepsi, wojownicy galaktyki dali się w zasadzie w całości wybić przez klony.
Dzięki wielkie za oglądanie. Przypominam, żebyście się często uśmiechali, szanowali się wzajemnie i pamiętajcie, moc jest z wami. Zawsze. Trzymajcie się. Pa, pa.